Dobra, szanowni, do was w Rubeksie porzuconego domku w trakcie remontu. Ile się możecie zauważyć, ale to u mnie też wiem. Tutaj byłem, jak wyglądać, to nie wiem, ze 3 lata temu jakoś. No w sensie, no, jakiś kawał czasu temu. Tutaj macie dowód, screen z mojego Instagrama, który też jest w opisie. I wiem po prostu. Wtedy to nagrałem, ale nie wrzuciłem, bo później znalazłem ciekawszy człowiek, że ten ciekawszy wrzucę, nie? No ale dobra, bez żadnego przedłużania. Zaczynamy sobie eksplorować. Tu mam jakieś wory, nie wiem od czego. Możliwe, że jest, jak na ogół remont. To się powie, zakończył jakoś. To może jakiś cement, nie wiem. Jakiś wynik to znać. W sumie. Tak, jakiś cement. I tak puchą, nie? No, tych suchych rzeczy. Jakiś cement. Tu jakieś szafeczki. Tutaj puste. Szafeczkę mam oczywiście w bunker 40. To jest ulica. Zwróciliśmy. To mój garaż. I czarne ślady, nie wiem. A to właśnie nie od remontu, nie, tylko mi się chyba radziło. Jeśli widać, że widzicie, są zamknięte. Tak, targi rozwijane. Ewidentnie jakaś tam malina się zrobiła. Jeśli się to rozopora, niech pomoże. O, bojwer. Tego nie wyciągnęli jeszcze, to mamy schodki. A to zaraz. Pieczka w połowie zgaduje. To po prostu kuchnia była, nie? Tak, ja mam ulicę, nie chcę się wyzywać, jest łóżka. Także jest spoko. Tutaj trochę się zatrzymało. 0 MPA, nie wiem. Ale na pewno jest na zerze, nie? Znaczy, ciężko się było, że jest tylko odcięta. A gdzieś połączone to sens mogło być, ale nie wiem. Dobra, daję małe cięcie. I mam nadzieję, że uda mi się zrobić fajne ujęcie. Jesteśmy na piętrze. Mamy jeszcze jedno piętro. Ale powiem wam, że na samym piętrze się nie chcę się tego rozkładać. Ma takie, że tak powiem, zakulisowe. To było moje najdłuższe wejście na piętro. No tak, jakby się tutaj niebo świecił, no jest jasno. Mam takie prowizoryczne jakby. Aż nie powiem, że to wania, ale tylko ziołki, nie? Znaczy, ale nie wypełnia, co tam siedzi. O, to cały czas jakiś był. Oczywiście ja się nie podpisuję, bo to nie jest urbex, jest wandalizm. Wtedy. O, drzwi. Główne, w sensie jeszcze takie, wiecie, w tym też na samym miejscu. O, ale coś takiego. Parę fort zamontowane. Bardzo już muszę przez pierwotną głowę i właściciela, że tak powiem. Właściciela, bo właściciel, nie wiem. Akurat. Dobra. O, okno zamontowane, to byłoby tutaj najprawdopodobniej. Dobra, to chyba jeszcze zamierzę zabierać. Zaraz zapytam ciekawostkę na temat tego domu. No, mały schowek, okej. Okay. A to jest zamontowane dobrze. Ze środka. Znaczy z zewnątrz jest to zamontowane. Tak, standardowo. Na wyjście taka rozdzielenie tego wszystkiego. Takie bezpieczniki, o. I tak powiem. Ja wam taką ciekawostkę, to tego domu teraz, że
gdzie on stoi, to ma przebiegać autostrada, nie? Także prawdopodobnie jak wy to oglądacie, to ten dom już istnieje, ale w zaświatach. Kurwa, to mamy ciekawe. Nie mówię o tym oknie, które jest za mną. Mnie to nie zdradza. Czekaj, to teraz zapalę, bo nic nie widać. Czasem też nic nie widzę. Okej, okay, jakiś mały schowek. A co to jeszcze nie było? Ale jakby się zastanawiali, to tak, to ten dom jest nawiedzony. Nie, tak sobie po prostu gołędzie się obcierają, bo... O, ten, o blachę. Sobie jestem tak wykonany. Prawie farola też zmontowany. Znaczy, prawie farola zmontowany, ale też to przez pierwotnego jej właściciela. Nie wiem, co mogło być w sensie w tych mieszczeniach. Będę na przykład... O, prawie farola, jeszcze jeden się ostał. Może nie wiem, jakiś... Co nie? Nie wiem, troszkę do mnie to zwalczy na dole, ale to jego... Mogę to być po prostu jakiś pokoje, tak? Dobra. To uważaj, że jest to na sąsiedztwo. Trzeba go sobie się wbijać, szczerze chyba nie. Ja nie widzę potrzeby. Nie widzę potrzeby, zresztą ta drabina, widzicie, po prostu już nie ma, ja się drabina tu nie jest. Tam ktoś chyba... Nie, dobra. Może w samochodzie, ale nie. Dobra. Tutaj się schowałem i coś jeszcze nie powiem. Też zrobię cięcie, sobie pokażę próbę zdjęcia. Zresztą będę zaproszony na Instagrama mojego, czyli się tu wysunie. To, co mam wspomniane na początku tej eksploracji. Także widzimy się na dole. Także na cięcie. Dobra, fotki posychamy. Także mam nadzieję, że się podobała eksploracja i fotki. Jeśli tak, łapeczkę w górę. Jeśli się podobały fotki, to serdeczko na Instagramie. No i co? Do zobaczenia za 2 tygodnie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych filmów, możecie zostawić słowa zrobienie gdzieś tu, na środku jak filmu jakoś. Zobaczcie moje 2 przynajmniej filmy, ostatni film tutaj, osoby tutaj i co? Do zobaczenia za 2 tygodnie. Halo.